Na początku tego odcinka wybieramy się do ruin w górach, w których znajdziemy Urszaka. Odłożyłem sobie ten quest na później przez właśnie orków, bo nie byłem pewny, czy uda mi się tam dobiec. Dostałem ten quest od magnata ze starego obozu, no i jak już stałem się troszkę silniejszy, to postanowiłem przejść w końcu przez te tereny orków do Urszaka. Przy okazji walczyłem z kilkoma orkami i patrząc po doświadczeniu, nadal łatwiej i szybciej expiłoby mi się na powiedzmy wargach albo zębaczach. I tak też później zrobiłem, poszedłem na wargi. Z tych najsłabszych orków, chyba najsłabszych, żółtych, zwiadowców z poziomem 42, dostajemy 1600 expa, a za szamana z 43 poziomem dostajemy 1800 expa, więc jak na razie lepsza opcja to wargi. Na początku się trochę gubiłem, bo nie widziałem żadnego przejścia ani Urszaka, ale jednak okazało się, że trzeba było zeskoczyć na dół i tam był Urszak z innymi orkami. Oczekiwał od nas 30 poziomu, więc spełniałem jego wymogi i kazał mi iść do Warroka, który, jak sam Urszak mówił, będzie na terenach Sinych w Cytadeli. Po jakimś czasie pomyślałem o górskiej fortecy, jak wspomniał o Cytadeli, więc poszedłem tam. Coś mi tam nie pasowało, bo ci orkowie byli po prostu zbyt twardzi na takie zadanie. I jak już w sumie całą tą fortecę zwiedziłem, to spytałem pewnego gracza, gdzie jest ten Warrok i okazało się, że jest w mieście orków, czyli chodziło o miasto orków. Czyli na próżno, nie na próżno, bo chociaż zobaczyłem, jak ta górska forteca wygląda, co w niej zostało zmienione. A z tych orków fioletowych jeszcze niestety nie wiemy jaka jest ilość expa, mają 48 poziom mniej więcej, a może między mną a potworem jedynie być 5 poziomów różnicy, więc będziemy musieli się dowiedzieć kiedy indziej i do tego expa wpada za fioletowych orków. Odpuściłem sobie na razie to zadanie i skoczyłem na wargi trochę poexpić. Miałem cel na 40 poziom i taki właśnie sobie poziom dobiłem. Jeszcze wam tego nie pokazywałem, ale w obozie jest pewien NPC, w górnej części dokładniej. Jest to NPC, u którego możemy sobie wystawiać przedmioty lub kupić wystawione przedmioty. Fajna opcja, bo już kilka razy udało mi się sprzedać jakieś itemy. Wystawiamy item, podajemy cenę i po kupnie od razu wpada nam złoto do ekwipunku. Jest już kolejny dzień i wybrałem się na tego cienostwora. Na szczęście był, więc od razu go ubiłem i dostaliśmy za niego 2000 expa oraz oczywiście poszliśmy od razu odebrać sobie nagrodę. Poinformowaliśmy oczywiście Warroka o tym, że cieniostwór nie żyje i Warrok powiedział, że przestaną atakować ten drugi klan, więc pora na powrót do Urszaka, powiedzieć mu o tym i odebrać swoją nagrodę. 34 tysiące expa, pewnie też gold jakiś wleciał i od razu bierzemy się za kolejne zadanie, w którym Urszak prosi nas o przyniesienie 30 szczawi królewskich i 30 fiolek z krwią orków.
Krew orków miałem przy sobie, lecz z żółtych na przykład orków, a szczawi królewskich zabrakło mi dwóch, jak pech to pech. Nie musiałem iść dozbierać. Mikstury były od razu gotowe, po oddaniu mu tych wszystkich materiałów, ziół i krwi orków. Musieliśmy je zanieść i rozdać w mieście orków. Swoją drogą to pozdrawiam Szelbiego, który 3 razy zginął spadając tutaj. A co do zadania, to odbieramy nagrodę i od razu mamy znowu kolejne zadanie, więc trzeba się teraz wybrać do zatopionej wieży po kości z przeklętych orków. Jak zobaczyłem 52 poziom tych orków, to mówię, pewnie będę musiał odłożyć sobie to zadanie na później. Bo zanim zdobędę 50 tych kości, to naprawdę będę musiał tu chyba kilka dni siedzieć. Zabiłem jednego orka, wyleciała kość szkieletu. Oszukiwać nie chciałem, ale tylko byłem ciekaw, czy kości ze szkieletów, zwykłych, tych na przykład z kanionu troli, nadadzą się na to zadanie, no i nie myliłem się. Zaliczyło mi z nich, ale i tak oczywiście zadanie do poprawki jest, wiadomo. Wracamy do Urszaka. Oddajemy kości i każe nam iść do Kruszaka. Myślę sobie, przecież Kruszak to śniący. Dostaliśmy przepustkę do świątyni śniącego. No i zobaczymy, co to dalej będzie.